Za 15 głosów za przyjęciem uchwały. Dziękuję panie prezesie. Informuję, że jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do punktu 4. W sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola nr 2 w Radce Zdrój przez zamianę siedziby przedszkola, Informuję, że do głosu zapisali się państwo, raczej pani Dorota Sobula, pani Zofia Rysula i pan Paweł Kuchla. Proszę państwa, wobec powyższego chcę zapytać teraz, czy państwo radni mają pytania. Proszę. Może chwileczkę. Panie Marku, najpierw pani Hola, później pan Paweł Rogowiec, później pan Jasiu Kwatyra i dopiero pan Marek. Dobrze? Słyszy pan, panie Marku? Proszę uprzejmie pani. Tak, tylko ktoś zaczyna znowu przerywać w takiej kwestii ważnej. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Dobrze, my pana bardzo dobrze słyszymy. Mogę, panie przewodniczący? Tak, bardzo proszę, pani radna. Dziękuję. Ja chciałabym złożyć wniosek o wycofanie, panie burmistrzu, obydwu uchwał, czyli uchwały pierwszej o przekształceniu przedszkola nr 2 w Radce Zdroju oraz o w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radce Zdroju. I to jest mój wniosek i proszę to poddać pod głosowanie. Korzystam z artykułu statutu, który w sumie taki wniosek złożony powinien być w pierwszej kolejności przegłosowany przez radnych, zanim będziemy w ogóle rozmawiać na temat tych uchwał. Bardzo proszę. Dobrze. Szanowni radni, przyjęliście pewien porządek obrad, który się zaakceptował. Pan burmistrz ma głos, kończy adwokat, pani będzie. Który żeście państwo zaakceptowali. Natomiast jeżeli chodzi o projekt uchwały, który ja zgłosiłem, to jest w porządku obrad i zdecydujcie państwo w głosowaniu. To więc dlatego mówię, że składam formalny wniosek o wycofanie. Porządek obrad został przyjęty, ale w trakcie sesji można złożyć taki wniosek i w tym momencie chodzi tylko o przegłosowanie przez Radę. Czy ten wniosek może przejść, czy nie? Dlatego proszę o wycofanie pana. Pan twierdzi, że jest w porządku obrad. To nie jest sztywny porządek obrad, dobrze pan o tym wie. I złożenie takiego wniosku przeze mnie w tym momencie pan przewodniczący powinien przystąpić do głosowania. Czy radni będą za moim wnioskiem, czy podtrzymują taki porządek? Pani radna, pani nie musi mówić, co mamy robić. Pani złożyła wniosek i pani czeka, co będzie się z nim dalej działo. Długo będę czekać, panie przewodniczący? Do skutku. Tak, bo to jest statut, proszę pana, żeby korzystać. Ja mogę przeczytać, jeżeli państwo chcecie. Chodzi radca, plan udzieli powiedzmy. Nie ma potrzeby pani burmistrz, by wniosek ma być prawie zgodnie ze statutem przegłosowany. I w takim razie przystąpimy do głosowania. Dalej posunięty, czyli wycofanie. Tak. Proszę bardzo, kto jest za wycofaniem z porządku obrad punktu, będziemy głosować poszczególnie na każdym jednym oddzielnie, punktu 4, podpunktu 4 w sprawie przeniesienia przedszkola przez zmianę siedziby. Proszę. Nie. Proszę bardzo. Ja nie widzę tu problemu, chyba że pan mecenas, pan radca będzie miał inne zdanie. Proszę pana, prosimy pana o dodatkowe informacje. Pani radna złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad, który już trwa, punktu 4 i punktu 5 wycofania z porządku obrad, czyli z porządku głosowania dzisiaj.
czy ja dobrą podejmuję decyzję, że głosujemy nad dalej posuniętym wnioskiem, czyli wycofania, czy nie mamy prawa głosować. To znaczy, jeśli mogę, proszę, witam proszę. Wysoką Radę Pana Burmistrza i wszelkich gości. Zgodnie ze statutem, najlepiej w tym momencie pamiętam, to najpierw powinien być głosowany najdalej posunięty wniosek. Jeśli chodzi o przegłosowanie tego wniosku, no to tutaj, jeżeli miała być zmiana porządku obrad, no to jest konieczna bezwzględna większość głosów, żeby ten porządek obrad zmienić. Także te wnioski jeszcze raz Pan Przewodniczący mówił, czego dotyczą? Podpunkt czwarty mówi w sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola nr 2 w Radcyzel przez zmianę siedziby przedszkola i podpunkt piąty w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnych w szkole podstawowej nr 1. Wniosek jest o zmianę porządku obrad. O wycofanie tych dwóch punktów do zdaniem to powinno być najpierw głosowanie. Głosowanie. Dobrze, dziękuję. Tak chciałem postąpić. Dziękuję. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za wycofaniem w porządku obrad podpunktu czwartego w sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. Proszę bardzo. Pan radny Marek Ciepliński. Ja mam uwagę do tego wszystkiego, proszę Państwa. Już jesteśmy, w trakcie głosowania, Panie Marku. Głosujemy wniosek formalny o wycofaniu punktu z porządku. No to tak jest właśnie. To znaczy ogólnie ja jestem za wycofaniem tych punktów. Dobrze, dziękujemy. Proszę, Kasyn. Pani Radna zatatuje. Nie może pan, Panie Marku, jest teraz głosowanie. Bardzo Pana przepraszam, ja, ale jest wiem, głosowanie. Ale ważna sprawa jest właśnie. No to będzie Pan po głosowaniu mógł zabrać głos. Pani Małgorzata Foli. Pani Katarzyna Kartula. Jestem za wycofaniem. Pani Aleksandra Koper. Jestem za wycofaniem. Pan Dariusz Patyra. Jestem za wycofaniem. Dariusz Krzysztof, przepraszam bardzo. Jest, pan Dariusz Krzysztof jest za wycofaniem. Jeszcze przepraszam. Pan Jan Patyra. Jestem za wycofaniem. Pan Jacek Latawiec. Przeciw. Pani Dorota Majerczyk. Jestem przeciw. Pan Piotr Ptak. Przeciw. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Pan Michał Skowron. Jestem przeciw. Pani Józefa Śmietana. Jestem przeciw. Pan Rafał Wójtowicz. Piotr Żółtek. Przeciw. Za wycofaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów. Przeciw wycofaniu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głosów. Czyli został odrzucony wniosek. Czyli będzie procedowany podpunkt czwarty. Przystępujemy do, zgodnie z, propozycją radnej, przystępujemy do podpunktu piątego, do głosowania nad odrzuceniem z porządku obrad. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński. Jestem za odrzuceniem. Pani Małgorzata Foim. Jestem przeciw. Pani Katarzyna Karkula. Jestem za odrzuceniem. Pani Aleksandra Koper. Jestem za odrzuceniem. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za odrzuceniem. Pan Jan Patyra. Jestem za odrzuceniem. Pan Jacek Latawiec. Jestem przeciw. Pani Dorota Majerczyk. Jestem przeciw. Pan Piotr Ptak. Przeciw. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za odrzuceniem. Pan Robert Skipiała. Przeciw. Pan Michał Skowron. Jestem przeciw. Pani Józefa Śmietana. Jestem przeciw. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem przeciw. Piotr Żółtek. Przeciw. Sześć głosów jest za.
i 9 głosów jest przeciw odrzuceniu. Przeciw odrzuceniu. Dziękuję. Wobec powyższego głosowania propozycja pani radnej została odrzucona. Przystępujemy do procedowania podpunktu 4 w sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Dobrze, w pierwszej kolejności udzielę głosu gościom. Proszę bardzo, pani Dorota. Proszę panią o tym, czy będzie tak, czy tak, to ja decyduję, a nie pan. Bardzo zabrać głos. Nie ma pan w tym aspekcie prawa decydować, jak ma się wybrała dyskusja. Tak, ani statut, ani żadne przepisy prawa obowiązującego pana, czego nie upoważniają. Panie radco, nie udzieliłem panu głosu. Pan po prostu dalej starą metodą, ja mam głos decydujący. Dziękuję panu. Panie przewodniczący. Dlaczego pan jest wulgarny? Pan radca zabiera głos. Wiesz, nie ma czy ja kogoś, czy pan ma do kogoś pretensji? Proszę się nie kłóćmy. Nigdy pan się nie dawał kulturalnie, bo pan wczoraj zaczął. Proszę się zabrać kulturalnie, nie pomyślać. Panie Darku, proszę uspokoić się, panie radny. Panu radcy nie udzieliłem głosu, będzie miał za chwilę. Ale powiedział pan prawdę. 3 minuty mają zajmowanie. Proszę bardzo, pani ma głos. 3 minuty ma pani czasu na wypowiedź. Dzień dobry, no to jest jak dwie kopasta, moi Państwo, bardzo przykro ze strony przede wszystkim nas rodziców Radka. Mam nadzieję, że Radka nas dobrze słyszy. Jest to strasznie przykre, że jesteście tutaj Państwo tak naprawdę dzięki naszym głosom. My głosowaliśmy, my wybieraliśmy. Jest to bardzo, bardzo przykre, że musimy w tej chwili walczyć z Wami o to, co dla nas istotne i ważne. Zabieracie nam przedszkole, przenosząc to w inne miejsce, nie zmieniacie tego, że to nadal będzie przedszkole. Nasze dzieci potrzebują spokojnego, małego, cichego miejsca, gdzie od 96 lat było. Jest to nasza historia, jest to nasza kultura. Chyba nie wszyscy są Rabki, nie wszyscy to cenią, nie wszyscy to szanują i to jest bardzo przykre. Jest bardzo przykre, że ja jako matka muszę tutaj drugi rok stać i prosić i walczyć o to, żeby nasze dzieci miały przedszkole. Są tutaj wśród nas rodzice, podziwiam Państwa, dziadkowie, wszyscy macie dzieci, macie wnuki. Wiecie, jakie to jest trudne, żeby w dzisiejszych czasach zapewnić im ten początek. Panie Skipiała, Pani Babową, dzieci Pana rodziny również chodzą do naszego przedszkola. Codziennie ich zabieram z góry, bo jest mi ich szkoda. Pani nie wie. Chodzą na nogach. Ja mam trójkę dzieci. Dobrze. Panie radny, proszę o spokój. Codziennie zabieram z góry dzieci, które idą w śniegu, jest mi ich strasznie szkoda. One nie pójdą do szkoły nr 1, bo jest za daleko. Apeluję do Was wszystkich. Jako do dziadków, jako do rodziców, nie zabierajcie nam tego miejsca. To jest ważne dla nas wszystkich, dla naszych dzieci. Co z tego, że pójdą do szkoły nr 1? Tutaj są matki, które pracują. Matki nie będą pracowały, bo nie będą mogły iść dzieci do przedszkola, bo to jedynki jest za daleko. Nie wszyscy mają samochody, nie wszyscy wsiądą w te samochody i pojadą. Ludzie, zrozumcie to, to jest walka nie dlatego, że my chcemy wam zrobić na złość, nie. My tutaj jesteśmy, żeby pomóc tym matkom, których nie stać na prywatne przedszkole. Nasze przedszkole, które jest, pani, która jest obok naszego przedszkola, potrafi nagazywać i rozdawać deklaracje rodzicom, że od września będzie nam prywatne przedszkole. Rabka do każdego dziecka będzie musiała dopłacić 70% i będziecie musieli to dopłacić, bo tak jest. Nasze dzieci, nasze rabczańskie dzieci biorą udział w sporze, który tak naprawdę nie powinien nas dotykać i dotyczyć. Apeluję, jeszcze raz apeluję i proszę, nie zabierajcie nam tego miejsca. Szanujcie to i przede wszystkim pan burmistrz, wszystko co robię z myślą o przyszłym pokoleniu, a nie o następnych wyborach. Pamiętajcie o tym, że to jest dzisiaj, jutro będzie co innego. My nadal będziemy, nasze dzieci będą. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pan wcześniej był, pan Jasiu chyba był wcześniej, pan radny Kwatyra, proszę. To ja tak, żeby było sprawniej, mniej emocjonalnie, pozwolę sobie przeczytać swoje własne przemyślenia. To, co, że tak powiem, zaważy na moim głosie w tej sprawie.
bo zastanawiałem się nad kwestiami podjęcia tej decyzji w sprawie przenoszeń lub nie. Przedszkola numer 2 do budynku szkoły podstawowej numer 1. Mam nadzieję, że będzie mi dane oprzeć swój głos o przedstawione w sposób rzetelny i wszechstronne informacje. Niestety w trakcie różnych dyskusji związanych z przedszkolem nie padły żadne istotne dla wyjaśnienia problemu informacje. Bo to, co padło, to miało charakter naprawdę, umówmy się, bardzo szczątkowy. Oczekiwałem, że zostanie nam przedstawiona uczciwa kalkulacja kosztów pokazujących rzeczywistość w zestawieniu pozostaje przenosin. W związku z takim stanem wiedzy na temat przenosin chcę zadać następujące pytania. Oczywiście są to pytania czysto retoryczne, nie oczekuję na nie odpowiedzi. Po pierwsze, czy została przeprowadzona uczciwa kalkulacja kosztów w zestawieniu pozostaje przenosiny? Kalkulacja, która zawiera w sobie koszty funkcjonowania placówek oraz zakres i koszty wykonania niezbędnych przeróbek i remontów wymaganych prawem budowlanym, sanitarnym, przeciwpożarowym. Po drugie, dlaczego nie zaproszono do dyskusji pani dyrektor szkoły podstawowej w sprawie lokalizacji w kierowanej przez nią placówce? Nie na zasadzie polecenia służbowego, ale zwykłej, rzeczowej argumentacji za lub przeciw. To przecież dyrektor jest najlepszym dysponentem wiedzy na temat organizacji bazy i jej codziennego, bieżącego i przyszłościowego funkcjonowania. I po trzecie, dlaczego nie została dokonana symulacja dotycząca wykorzystania możliwości lokalowych placówki? Szkoła dysponuje na dzień dzisiejszy, ja to spróbuję tak bardzo króciutko, z 12 salami lekcyjnymi. W roku szkolnym 2021 funkcjonuje 10 oddziałów, w roku szkolnym 25-26, to rok pełnej odbudowy szkoły podstawowej, będzie minimum 15 oddziałów. Przedszkole numer 2 wykorzystuje 3 sale do zajęć. Jedną salę zajmuje zerówka. W pełnym stanie szkoły, jak łatwo będzie policzyć, będziemy mieli do czynienia z brakiem sal lekcyjnych w szkole podstawowej, a co za tym idzie, z dwuzmianowością, która dotknie nie klasy starsze ze względu na większą ilość godzin dla nich przewidzianą przez program nauczania, ale klasy młodsze. Po czwarte, a co jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na przeniesienie dziecka do szkoły podstawowej numer 1? Jaki będzie sens wydatkowania pieniędzy na remont, a nie będą to koszty małe? Co w całkiem realnej sytuacji, gdy na miejscu przedszkola numer 2 powstanie prywatne przedszkole? Placówka, prywatna placówka, a dzieci nie przejdą do szkoły podstawowej numer 1. Co ze zlikwidowanym, również naszą tutaj decyzją, oddziałem klasy 0? Już po raz drugi w całkiem krótkiej karierze. Czy nikt nie bierze pod, po szóste, czy nikt nie bierze pod uwagę kosztów przeniesienia? Bo coś innego jest funkcjonowanie jednego oddziału przedszkolnego, czyli tak zwanej zerówki, a zupełnie co innego jest pełny stan przedszkola. To zupełnie inne wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. To koszty związane z przystosowaniem urządzeń i całej infrastruktury do wieku przedszkolnego. Wyposażenie, montaż sanitariatów dostosowany do wieku przedszkolaków, lokalizacja sal, dostosowanie wysokości stopni, szerokości schodów, drogi ewakuacyjne, miejsca do leżakowania i tym podobne. Oczywiście o ogrodzonym placu zabaw to już nie wspomnę. Przypomnę tylko, że minimalna szerokość użytkowa biegu to jest 1,20 m. Tam wątpię, że jest. Wysokość stopni 0,15 dla przedszkola, tam jest 0,17,5 cm. Po siódme, po co procedowanie uchwały przenoszącej przedszkole do budynku SP1, jeżeli statut SP1 w rozdziale 10 daje możliwość naboru do grup przedszkolnych? Po co uchwała o likwidacji klasy zerowej? I tak już na koniec, taka uwaga do historii. Już raz ta szkoła przechodziła ten eksperyment dotyczący, związany z tworzeniem gimnazjum. Czym to się skończyło? Do dzisiaj, że tak nam się odbija szkatką. Więc
próbujemy, że tak powiem, powtarzać ten sam eksperyment w troszeczkę innej skali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto chce następny zabrać głos? Pan Paweł, proszę. Pan Rogowiec. Ja zagłosuję przeciw przeniesieniu tego przedszkolu, przeciw likwidacji, tak powiem. Dlaczego? Z tego co pan John Mosnik podoszcze powiedział, że odsuwa się, cofa się z opłacenia czynszu, więc problem jakby się sam rozwiązuje. Dla mnie wygląda to tak, że tu nie był problem, nie jest problemem to, że czynsz i jakieś tam opłaty, tylko chodzi o to, żeby to przeszkolę przenieść z tego miejsca, które w tej chwili się znajduje. Uważam, że nie jest to dobry pomysł i uważam, że tak jak pan Mira tutaj wymienił te wszystkie jakby przepisy, które mówią, jakie trzeba spełnić, to koszty przeniesienia tego przedszkola przekroczą dużo, przekroczą, nie, może nie przekroczą, ale to będzie kosztowne dla gminy, uważam. Poza tym, pomijając fakt przedszkola, no jest konflikt między urzędem a parafią. To narastał praktycznie od początku tej kadencji. Dotyczyło śmieci, dotyczyło różnych odszkodowań i tak dalej. W poprzednich latach no, tych odszkodowań parafiale jednak ustrawiać dość sporo. Po każdej powiedzmy drogi, działki, czy ja rozumiem, że to jest teren parafii, tylko że weźmy pod uwagę, że z tych terenów korzystają i mieszkańcy. To nie jest tak, że Urząd Miasta bierze sobie to i przeznacza na jakieś cele, no nie wiem jakie, prywatne jakieś cele, tylko przeznacza to dla ludzi, dla drogi, dlatego że mieszkańcy mogą to nie funkcjonować. Tutaj się nie odnoszę do drogi na ulicy Słonecznej, jeśli chodzi o odszkodowanie. Tutaj też podkreślę to, że budowa na przykład parkingu przez Urząd Miasta, to jest parking zbudowany też dla przedszkola, dla teatru, dla kościoła, dla wszystkich. Ja myślę, że to wszystko jest do rozwiązania, tylko trzeba po prostu rozmawiać, a nie krytykować, tylko merytorycznie i na temat. I ja w tym temacie wszystko dziękuję. Dziękuję panie radny. Proszę, następny do głosu jest zapisany pan Marek Ciepliński. Witam serdecznie wszystkich zebranych jeszcze raz ponownie. Ja bym chciał zadać pytanie, żeby też utwierdzić się tutaj w tej deklaracji, jeżeli można, do pana mecenasa pierwsze. Czy podtrzymuje pan deklarację utrzymania czynszu przez parafię Słupkowych, co wczoraj wybrzmiało na komisji? Panie Marku, czy pan ma... Słychać. Czy chce pan od razu odpowiedź? Tak, bo to są kluczowe. Proszę bardzo, panie. Czy to jest po tak króciutko, czy tak, czy nie? Proszę bardzo, panie pełnomocniku parafii. Pan Marek pyta, czy pan podtrzymuje wczorajszą deklarację? Chce odpowiedzi od razu. Oświadczenie złożyłem już wczoraj i wywołało ono określone skutki prawne. Dzisiaj mogę tylko je złożyć na piśmie, żeby potwierdzić to, co dokonałem wczoraj. Dobrze. Proszę złożyć na piśmie do sekretariatu. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Marek dalej kontynuuje. Tak, oczywiście kontynuuję. Teraz pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, wiedząc teraz o tej deklaracji, jeszcze wczoraj tutaj pan mecenas zadeklarował, moim zdaniem powinien pan jako tutaj podpisujący te uchwały wycofać te uchwały, nie byłoby żadnego problemu. Panie burmistrzu, tak jak poprzednicy tutaj też mówili, ja też mam takie wrażenie, że usilnie chce pan po prostu to przedszkole zamknąć. Nazywa się to ładnie przeniesieniem do innej placówki.
skutki przenoszeń malutkich dzieci tutaj, bo mówimy o bardzo małych dzieci, no nie wpływa negatywnie na ich rozwój emocjonalny i psychiczny, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak tutaj bardzo, bardzo skrupulatnie pan radny Kwatyra wszystko pięknie podsumował, że szkoła numer jeden nie spełnia wymogów do placówki przedszkolnej. Mam pytanie, czy pan burmistrz, jako burmistrz, podejmie twardą decyzję i wycofa te uchwały, a do radnych, którzy są za przeniesieniem tego przedszkola, też apeluję, nawet jeżeli niektórym były przekonania finansowe, że wiedząc o tym, że czynsz zostaje na poziomie stałym, niezmiennym, 200 zł, bo mamy deklarację, to czy będziecie państwo głosować za przeniesieniem? Czy to będzie w tym momencie moralne? Zadaję pytanie i proszę sobie przed głosowaniem to przemyśleć, z tego względu, że niektórzy niestety myśleli tylko i wyłącznie o finansach. Ponieważ mamy deklarację, że wszystko zostaje po staremu, apeluję do wszystkich, żebyśmy teraz, jeżeli pan burmistrz jednak nie wycofa tych uchwał, zadecydowali jednogłośnie jako rada, żeby nie przenosić, nie likwidować placówki, tylko żeby to wszystko pozostało tak jak należy, bo też pan radny Kwatyra wspomniał, rok temu też tutaj walczyliśmy o tą placówkę przedszkolną. Wcześniej był zamęt w szkole numer 1 i później zarzuty, że dzieci nie ma w jednostkach państwowych, to mamy same odpowiedzi. Dlatego, że notorycznie mieszamy. Dlaczego tak się dzieje, panie burmistrzu? Są państwowe placówki i trzymamy się. Dbamy o to. Większość gmin, w zasadzie wszystkie gminy starają się utrzymać. Mamy deklarację, apeluję jeszcze raz, zostawmy to tak jak jest. Tym bardziej, że już teraz kwestii finansowych nie będzie. Druga rzecz padła wczoraj. Że inwestowanie na nie swoim. Ja też wspomniałem, wiele inwestycji jest na nie swoim, między innymi Park Trzebeski. Podkreślę to jeszcze raz, żeby mieszkańcy też wiedzieli. Nie ma tak, że są rzekomo w cudzysłowie nie jest nasze przedszkole. Pan Paweł Rogowiec słusznie uznał, jest to parafia, jest to wspólne, ksiądz zadeklarował. Od lat to wszystko funkcjonuje i niech to dalej funkcjonuje. Nie puszmy tego, co było dobre. A o inwestycjach mówić, że się na nie swoim tu inwestuje, to można byłoby się jeszcze na wieloma tutaj przykładami pracy pochylić. Dobrze, panie Marku, do rzeczy, do tematu. Do tematu. Apeluję do wszystkich radnych, nawet tych, którzy mieli kwestie finansowe, aby wiedząc o tym, że czynsz został na niezmiennym poziomie, czyli 200 zł, głosowali na nie, żeby wszystko zostało. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Następny do głosu zapisana jest ponownie pani radna Koper. Później jest pan Dariusz. Ale zamieniam się teraz. Nawiązując do wypowiedzi pana Janka, to co powiedział praktycznie, wszystko powiedział to, co miał do powiedzenia, ale jest jeszcze jedna taka kwestia, może istotna, może nieistotna, którą sobie przemyślałem. Przedszkole numer 2, które jest małe, kameralne, tam są panie, które się opiekują tymi dziećmi, potrzebują leżakowania, spokoju, ciszy. Jak przeniesiemy, panie burmistrzu, do jedynki tam mamy dzwony co 45 minut, tak? I jak te dzieci będą wtedy leżakować czy coś? Tyle chciałbym z mojej takiej sugestii. Dziękuję, proszę bardzo. Zamiany głosu. Proszę. Ja chciałabym wrócić do takiej sprawy, tego oświadczenia wydanego przez wczoraj ustnie, dzisiaj ponownie złożone na piśmie pana mecenasa Kubi. I w tym momencie mam pytanie, jak się to ma uzasadnienie, skoro jest prośba, jest decyzja księdza, jest parafii, że w tym momencie my dostajemy tą samą cenę, ten sam księdz. W takim momencie jak uzasadnienie uchwały przekształcenia przedszkola numer 2 w Rawce ma się do tej propozycji, gdzie tu pisze wysoko. Z uwagi na wysoką kwotę czynszu i konieczność dysponowania środkami publicznymi w sposób
rzetelnością niecelowy proponuje się zmianę siedziby przedszkola nr 2 z ulicy Orkana 4 wraz ze zdroju do budynku szkoły podstawowej nr 1. To jest jak gdyby uzasadnienie, czyli ta uchwała wnioskuje, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Pieniędzy praktycznie w tym momencie nie będzie, bo czynsz wraca do kwoty 200 zł. W związku z tym, co pan Jan tutaj powiedział wcześniej, wczoraj była na ten temat rozmowa, były kwoty około, cały czas było około. I tutaj bardzo dobre podsumowanie, nie ma faktycznie kwoty, ile to nas będzie kosztowało. Czyli jeszcze raz pytam, jak to uzasadnienie ma się do propozycji pana mecenasa, jak my mamy zagłosować, skoro praktycznie te oszczędności, nie będzie tych oszczędności, bo my w tym momencie sugerujemy, że ksiądz podnosi, a my wyrzucamy pieniądze na przekształcenie jedynki, dostosowanie do przedszkola. Więc jak się to ma uzasadnienie do tego wszystkiego? Teraz moja druga sprawa. Może nie mam racji. Jeżeli nie będę miała w przyszłości racji, przeproszę, ale dzisiaj powiem. W styczniu 2020 roku weszła uchwała w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola nr 2 w Radce. Uchwała została wycofana przez pana burmistrza dzięki Radzie, która, że tak powiem, po burzliwych też dyskusjach i rodzicach przede wszystkim, którzy w tym zdaniem udział tak samo. I podejrzewam, że nie dojdzie do skutku uruchomienia oddziału przedszkolnego nr 1, ponieważ w tym uzasadnieniu ze stycznia 2020 jest fantastycznie pokazane, gdzie mamy jakie miejsca, ile miejsc, gdzie możemy przetasować te dzieci i myślę, że to będzie realizowane, bo to będzie zrealizowane i myślę, że to przedszkole w ogóle nie będzie w Jedynce. Druga sprawa, ja mam pytanie, prośbę do moich kolegów radnych. Zanim każdy z was podniesie rękę, czy powie swoje zdanie, przed tym bym chciał usłyszeć uzasadnienie tego głosowania z waszej strony. Konkretnego uzasadnienia. Dziękuję. Koniec głosowania. Przepraszam, nie skończyłam. No to koniec głosowania na zasadzie, że ja tylko mówię tak, jestem za albo przeciw. Proszę każdego o krótkie uzasadnienie swojego głosowania. Bo państwo tylko głosujecie na zasadzie tak albo nie. Ja bym chciała wiedzieć, czy to jest przemyślana decyzja. Jak i faktycznie wasza decyzja. Bardzo proszę. Dziękuję. Nie ma pani prawa żądać takich. Ja proszę, nie żądam. No, proszę, głos. Zapisuję pana do głosu. Natomiast pan Rogowiec był wcześniej. Wracając tutaj właśnie do uzasadnienia pani Aleksandry Koper. Jest też zasadne to uzasadnienie faktycznie. I na spokojnie można było tą ustawę, uchwałę wycofać. Z uwagi na to, że uzasadnienie jakby się nie zgadza z rzeczywistością. Ale trzeba to podkreślić. Jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną rzecz, a mianowicie. Wiadomo, że nie od dzisiaj, od lat jest niż demograficzny. I w przyszłości takie trudne sytuacje się będą zdarzać. Musimy mieć świadomość tego, że szkół jest dużo, dzieci jest mało. Żeby nie było takiej sytuacji, że jest szkoła, jest przedszkole i w tym przedszkolu czy szkole znajduje się kilkoro uczniów. Dlatego po to miejsce jest fajne. No, tylko podejmujmy tak decyzję, żeby nie krzywdzić dzieci, nie krzywdzić rodziców. Ale jednak podejmować takie decyzje, które no, gmina musi szukać też oszczędności. To są duże pieniądze, które w obecnej chwili na oświatę wydaje gmina 10 milionów. Więc ja nie mówię, że coś trzeba zamknąć od razu, ale przyszłościowo o tym trzeba myśleć. Może tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Rafał Wójtowicz. Ja mam pytanie radny. Do pana mecenasa, tutaj do pani Połownie i do pana burmistrza. Zacznę od pani. Mamy 36 dzieci, tak? Ile dzieci jest z okolicy takiej najbliższej Dolnej Radki tam uczęszcza? Powinniśmy sobie. A jakie to uczęszcza? No właśnie. Ja przyjeżdżam z Pabówki. Przyjeżdżam z Pabówki dlatego, że to jest w tym miejscu, prawda? Ale chodzi o to, że to jest w poprzednim roku, nie ma to mają wiele tematów.
Mają dziecko dlatego, że na przykład bardzo dużo mam, pracuję w szkole, a dzieci, swoje dzieci zostawiam w przedszkolu. Bardzo dużo dzieci, które są starsze, odprowadzają młodszych do przedszkola. To jest kwestia, że to nieważne, gdzie kto mieszka, tylko gdzie kto pracuje. Nie ma rodzeństwo. Proszę o spokój. Ja się nie wydaję regionalizacji, to najbliższy sąsiedni. Wczoraj o tym oświadczeniu, bo na razie nie znamy treści tego oświadczenia, tylko słownie. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć na czas tego oświadczenia, że ksiądz rezygnuje, czy w związku z tym, jakie są obostrzenia? Zgodnie z przepisami mogę złożyć oświadczenie o cofnięciu oświadczenia. Nie złożyłem. Wczoraj zadeklarowałem, nie zadeklarowałem. Wczoraj je złożyłem. Można to zrobić w formie ustnej, można pisemnej, złożyłem to w formie ustnej, dzisiaj potwierdzę to w formie pisemnej, złożyłem się do podaczy, tak jak Pan Przewodniczący. A zobaczył już Pan, Panie Mecenasie? Może. Trzecie pytanie do Pana Burmistrza, bo przecież już Pani Ola powiedziała, że może być taka opcja, że my to przeniesiemy, a Pan Burmistrz nie zrobi tego oddziału. Żeby Pan powiedział teraz jasno, czy ten oddział będzie na pewno zrobiony w jeden zeszłym. Można. Proszę uprzejmie, Panie Przewodniczący, że ona nie radni. Bo to jest następna uchwała, że ona jest konsekwencją tego działania. Jeżeli my dokonamy tego przeniesienia, to szkole numer jeden tworzymy. Dziękuję. Proszę bardzo. Następny do głosowania zapisana. Do głosu zapisała się Pani Pora. Koper, radna Koper, proszę. Panie Burmistrzu, ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że pamiętam tutaj takie spotkanie, jak też tak nieładnie mówiąc nalot na jedynkę. I wszyscy żeśmy stwierdzili, że trzeba tą jedynkę reanimować. No to są pozostałości po gimnazjum. Ta szkoła rzeczywiście zaczynała od zera. I teraz ja nie rozumiem za bardzo tej uchwały likwidującej zerówkę w szkole numer jeden. Czyli ta szkoła nigdy się nie podniesie, że tak powiem, nigdy nie ruszy, bo w tym momencie nie mając zerówki, to te dzieci nie przyjdą tam, nie będą chodzić i będą ci rodzice gdzie indziej te dzieci wozić do zerówki. Czyli znowu nie dajemy szansy, to co tutaj kolega Jan powiedział, nie dajemy szansy tej jedynce, zupełnie. Nie dajemy szansy, dlatego też się z tym nie zgodzę, dlatego moja propozycja była, żeby obydwie uchwały zostały wycofane. Chyba użyłam dużo już argumentów, które powinny przekonać nie tylko no Pana nie przekonały akurat, ale myślałam, że może koledzy radni jakoś zrozumieją temat, ale w tym momencie widzę, że nie. No zobaczymy, będzie głosowanie. Ja tylko tyle mówię, że brakowało mi i bardzo mi brakuje w dalszym ciągu. Może nie byłoby takiej sytuacji dzisiaj, teraz, gdyby było jednak to spotkanie drugie, bo było takie uzgodnienie na pierwszym spotkaniu z księdzem, z panem mecenasem, z rodzicami, że będzie drugie spotkanie, że miasto przedstawi swoją ugodę, siądziemy przy jednym stole i będziemy dyskutować. Tego nie było. A może trzeba było to zrobić? Może trzeba by było to zrobić? I dzisiaj by nie było może konfliktu. Nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bo Pani przeszła już do drugiej uchwały. Czy w sprawie tego głosu Pani Radnej ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć? Pan Janek jeszcze tam wziął. Proszę, Pana Jana wpisuję i przechodzimy do głosu gości. Proszę, Panie Janie. Ja tylko też tak krótko, bo tu w zasadzie trwa w tej chwili dyskusja, trwa w tej chwili zastanawianie się, czy pójdziemy w tą, czy pójdziemy w drugą stronę. Natomiast tylko tak nieśmiało chciałem napomknąć, że już gdzieś się to zaczyna czkawku odbijać, ponieważ trwają oficjalnie już, rozpoczął się okres zapisów do przedszkola i jest wstrzymany zapis do zerówki. No i w tym momencie jaki idzie komunikat, że tak powiem, i do rodziców, do środowiska, że znowu coś będzie tutaj robione. Nie wszyscy rodzice śledzą na bieżąco pewne wydarzenia, docierają do nich pewne strzępki informacje, ale które w sposób zdecydowany wpływają na to, co dzieje się tutaj właśnie w tej placówce. Ja mówię, no niestety, ale sami sobie szykujemy taką bardzo niekomfortową, mówię to
bardzo oględnie sytuację. Dobrze, dziękuję Pani Asie. Czy ktoś chce odpowiedzieć bezpośrednio, czy dopiero na końcu? Na końcu zapisujemy. Dobrze, proszę bardzo. W takim razie głos radny zostały wyczerpane. Proszę o zabranie głosu panią Zofię. Trzy minuty. Dobrze, w imieniu rodziców chciałam zaapelować o zostawienie naszych placówki w tym miejscu, w którym jest. Czujemy się ofiarami konfliktu, parafia urządu pracy. Macie Państwo rację obopólną i jedna strona i druga ma swoje racje, ale dogadajcie się między sobą. Nie dajcie, żeby nasze dzieci przez to nie ucierpiały, ponieważ uważam, że ewidentnie jest to manipulacja z jednej i z drugiej strony. Okej, okay, ksiądz proboszcz zdeklarował mi się, poziom czynszu zostaje na takiej samej zasadzie. Więc może teraz Pani burmistrzu do Pana. Co to powiedziała Pani Aleksandra Kowal? Nie ma żadnego udokumentowania tego, co Pan uzasadnił swoją uchwałę, tak? To jest pierwsza sprawa. Tutaj do Pana radnego Wójtowicza. Mamy dzieci z Wysnej, z Klińskiego, z Wilówki. Nie wyobrażają sobie matki iść w zimie czy na jesieni w deszczach z tymi małymi dziećmi do szkoły podstawowej numer 1. Następna kwestia. Rodzice z Rady Rodziców ze szkoły numer 1 apelowali do Państwa o to, abyście zrobili dobrze przejście dla pieszych. Dalej tego przejścia dla pieszych nie ma. Więc jak, skoro szkoła nie jest do końca przystosowana do maluchów typu 1, 2, 3 szkoły podstawowej, to jak wy tam chcecie dać 3, 4, 5-latki, które nie każdy jest dobrze, że tak powiem, zorganizowane, ponieważ dzieci są naprawdę różne. Następna kwestia, Panie Burmistrzu i Szanowni Państwo. Nie każde dziecko odnajdzie się w tak wielkiej szkole. Do naszego przedszkola naprawdę można zapytać naszej byłej Pani Dyrektor i obecnej. Przychodzą przeróżne dzieci. Niektóre zamknięte, niektóre z pampersami, niektóre, które w ogóle nie potrafią się odezwać. A duża ilość tych dzieciaczków naprawdę wychodzi z tego przedszkola całkowicie inna. I dlatego my rodzice tam właśnie zapisaliśmy te dzieci. I jak koleżanka wspomniała wcześniej, Państwa dzieciaki też chodziły. Czy Państwa wnuki, czy Państwa, Państwa dzieci. Dlatego bardzo Państwa proszę, naprawdę dajcie szansę temu przedszkolu i kłóćcie się między sobą, bo powiem Państwu wprost, kłóćcie się między sobą, niech się kłóci urząd parafia, parafia urząd. Ale nie obciążajcie tym wszystkim naszych dzieci. Dziękuję. Dziękuję. Pani Zofii, natomiast Pan Radny Skipiał prosił o głos w międzyczasie. Proszę Państwa, miałem nie zakołać głosu, bo swoje zdanie już mam na ten temat, ale czy tych Państwa wypowiedział, czy tych wszystkich, muszę parę zdań powiedzieć. Biegłem na ostatnim spotkaniu z Państwem, nie teraz, do 2020 roku, 30-60 miało być, miały 50. Nieprawda. Proszę Państwa, wszyscy słyszeli, że daliście deklarację, że będzie 50. Proszę Państwa, to jest jeden. Drugie tak. Pan dziś mecenas mówi, że wycofuje ksiądz Proszę Państwa, oprócz wycofania, jakby powiedzieć, czynszu, są w tej umowie wcześniej przedstawionym, tak, z burmistrzem, jak i Kubrotala, pewne inne aspekty. Czy te aspekty Pan nie porusza? Więc nie wiem, czy dotyczy się tylko tego, wie Pan co, obniżenia czynszu, a reszta zostaje, czy nie? To też chciałbym to wyjaśnić. Tu Panie Państwo, że jest trudny dojazd, trudne raczej dojście, zima. Proszę Państwa, ja jak wychowywałem dzieci, pchałem jedne sianki tam, a drugie tam. I nie miałem samochodu wtedy, mało kto miał, ale mówię, że dziś i podjazd, i dojazd, i każdy samochód, bo po trzy samochodzie na podwórku. No proszę Państwa, z drugiej strony, dlaczego, jakby powiedzieć, jestem za przeniesieniem? Liczymy, Pani Janek Kuby liczy wszystkie koszty przeciwne, za to. Niestety, jakieś koszty będą musieli ponieść, żeby to stosować. Gdy nie dostosuje, to koszty na to stosowanie obiektu. Natomiast tam by były koszty inne, bo też trzeba dopłacić. Czy Państwo jeszcze by, my do szkół i przedszkoli, chciałem Wam to zasygnalizować, dokładamy 10 milionów z budżetu. Ścieżki do Kraczykówki do dziś nie ma, a
pani Pretułem. Te dzieci nie dojdą do przedszkola. Będą zabite. Bo nie ma drogi, nie ma dojazdu, nie ma nic. Ale panie radny, dziękuję radny, czemu pan robi drogę, która była zrobiona, a nie zrobiona? Panie radny, proszę. I co panu było potrzeba? Panie radny, proszę. Pani Ola, zapisać pana do głosu? Nie, już wypowiedziałem się. Pani Ola, proszę. Koper, pani radna. Do pana mecenasa pytanie. Proszę mi powiedzieć w takim razie, panie mecenasie, czy oświadczenie ustne złożone wczoraj przez pana mecenasa Kukla, jeżeli, czyli ma taką samą wagę prawną, jak pisemne oświadczenie, które on dzisiaj może złożyć na piśmie. Czy według prawa jest to zgodne z prawem? Czyli składając wczoraj oświadczenie przed tym gremium, które tu raz jest, czy jest to po prostu zgodne z prawem i powinno być przyjęte? Jest, mamy treści oświadczenia. Ja się mogę powiedzieć. Nie, pan wyraźnie pani wczoraj powiedział. Pani, proszę mi pozwolić skończyć. Panie radna, proszę. Pan wczoraj, ja może to pana wczoraj nie było. Pan Kukla wczoraj wyraźnie powiedział, że w imieniu księdza po długich rozmowach ksiądz po prostu schodzi do czynszu. Tak, 200 zł. Takie jak był przedtem, jak był wcześniej. Po prostu to było złożone oświadczenie przez pana mecenasa. I to wszyscy żeśmy usłyszeli. Treść znamy, pani burmistrz. W związku z tym ja tylko pana pytam, czy słowne oświadczenie ma taką samą wagę prawną jak pisemne i może być w tym momencie brane pod uwagę? Czy mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Dziękuję. Pani radna oczywiście odpowiada na pytanie. Zacznijmy od tego. Oświadczenie woli można cofnąć najpóźniej w chwili, kiedy pierwotne oświadczenie woli zostało doręczone drugiej stronie. Tak mówi kodeks cywilny. Ja rozumiem, że oczywiście oświadczenie pana mecenasa, bo każde oświadczenie należy interpretować zgodnie z intencją stronową. Oczywiście można zmienić każde oświadczenie wcześniej złożone. Forma wyrażenia oświadczenia woli jak najbardziej może być ustna. Takie oświadczenie jest wiążące, jeżeli tu pan mecenas miał do tego umocowanie. Od strony formalno-prawnej ja odpowiadam na tak zadane pytania. Nie znam oczywiście treści, państwo znacie treść tego oświadczenia. Nie znam. Więc możecie państwo pewnie je rozważyć. No, odpowiadając na to pytanie, tak, można złożyć oświadczenie ustnie, przy czym od strony formalno-prawnej to nie jest w mojej opinii, jeśli dotarło później niż wcześniejsze oświadczenia, tak było. W tym przypadku nie jest to cofnięcie oświadczenia, tylko jest to modyfikacja, jest to zmienione oświadczenie wcześniejsze, ale oczywiście tak może być w ten sposób złożone. Natomiast odnośnie kwestii, która jeśli by moje wątpliwości, to już trochę wykraczam ponad to pytanie, które mi pani zadała, jeśli miałbym jakąś wątpliwość, no to pewnie miałbym wątpliwość co do okresu obowiązywania tego zmodyfikowanego oświadczenia woli, tak? Myślę, że to powinno być w jakiś sposób pewnie, żeby to dobrze ocenić, sprecyzowane, tak? No ale to już wykraczam poza jakby to pytanie. Dziękuję. Czy zadowolona pani? No, nie chcę polemizować. Dobrze. Spokojnie, może pan mecenas Kukla. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan już nie może. Przepraszam. Proszę bardzo. W takim razie pozostał jeszcze głos pana pełnomocnika. Panie przewodniczący, chciałbym dać szansę, żeby wypowiedział się pan burmistrz, zanim ja postawię kropkę nad tym. Co wymaga uczciwość tych obrad? Nie. Wobec powyższego apeluję, żeby pan burmistrz odpowiedział na wszystkie postawione tutaj zarzuty i pytania. I ja na końcu, jeżeli pan pozwoli, zabiorę ostateczny głos i podsumuję tę dyskusję. Dziękuję. Dobrze, panie mecenasie, dziękuję ślicznie za uwagę. Chcę panu powiedzieć, że my też korzystamy z formy grzecznościowej, ponieważ dla dobra sprawy pana zgłoszenie do dzisiejszej sesji, do głosu, też można by było uznać za niedopełnienie. Podstawę mówi inaczej, ale my, by nie załatwiać sprawy, po prostu uważamy, że należy oddać głos wszystkim, którzy chcą w tej sprawie zabrać. W związku z tym pan zgłosił w tym punkcie akces zabrania głosu, oddaję go panu. Jeszcze raz, panie przewodniczący, przypomnę, że tutaj jest
dobry zwyczaj na sesjach odbywałby przebiegał w ten sposób, że zabieraliście Państwo jako radni, burmistrz głos i następnie na samym końcu oddawaliście głos mieszkańcom. Nieprawda. Pan może twierdzić, co pan chce. Może tak było dawno. Wielokrotnie, że pan się mija sprawą. Natomiast tak było, możemy sprawdzić, mogą mieszkańcy przeglądać sobie sesję Rady Miejskiej. Proszę tego. Dziękuję. Nie, ale nie rzeczowo. Proszę, apeluję do radnych, którzy uczestniczą w każdej sesji, czy potwierdzą to, co w tej chwili powiedziałem. Proszę pana, pan wykracza poza swoją grzeczność tutaj na naszej obrazu. Jest pan gościem, przepraszam najmocniej, panie mecenasie. Pan jest... liczy czas w tym momencie, panie przewodniczącej, przerywani, a czas biegnie, jest 2:43. Dobrze, to ja panu tą minutę dodam, proszę bardzo. Ale czy tam, przepraszam bardzo, czy tam nie było zgłoszenia do punktu 7 pana mecenasa? Jest! Ale Pan mecenas zgłosił do punktu 4 prośbę o zabranie głosu. W związku z tym chcę oddać panu głos. Pan twierdzi, że chce po panu burmistrzu głos zabrać. Nie, ja po prostu. Proszę? Pan ukupił się pod skończu chyba, przygięty nie. Do tego punktu pan, w takim razie pan Kukla, że kończy głos. Proszę uprzejmie, pan teraz burmistrz zabiera głos. Szanowni radni, szanowni państwo, zostały tu przedstawione argumenty na tak, za pozostawieniem tego przedszkola. Wspomniane zostały również wątpliwości i może po kolei do niektórych tych właśnie wypowiedzi bym się odniósł. Przede wszystkim proponujemy to przeniesienie, ale nie bez zabezpieczenia dla tych dzieci. Właśnie z tą myślą to robimy, żeby im zabezpieczyć tam miejsce. Pan radny Jan Patyra od samego początku mówił, że żebyśmy o tej szkole pamiętali, że ta szkoła ma ogromne możliwości, że jest niewykorzystana między innymi. To również z tego wynikało. Co do wysokości czynszu. Pan mecenas tutaj mówi, że parafia się z tego wycofuje. Nie mamy nic na piśmie. Dyskutujemy o tym, co mamy na piśmie. Ja państwu jako radnym, jeżeli wielokrotnie o czym wspominałem, to mówiliście państwo, żeby przesłać to na piśmie i przesyłam to na piśmie. Natomiast dzisiaj my dyskutujemy o tym stanie faktycznym, który jest na dzisiaj i dokumenty, jakie mamy na dzień dzisiejszy. Pani wspomniała o konflikcie na linii parafia gmina. Ja uważam, że nie ma konfliktu. Ja zostałem wybrany po to, żeby bronić interesu gminy. Po to zostałem wybrany i staram się dbać o interes gminy. I widzę, że to jest zarzut, albo jest to traktowane, że ja po prostu tutaj jakiś konflikt podsycam. Absolutnie nie. Kolejna kwestia, pan Marek wspomniał o Szebeście. Absolutnie nie dołożyliśmy do Szebesty żadnych pieniędzy. To nie jest dziennik, to nie jest do mnie. Stwierdził pan, że nie jest na piśmie. Proszę bardzo, wręczam panu oświadczenie pisemne, żeby pan dalej nie zresztą pana radny przedstawił moje stanowisko i powiedział, że ono jest wiążące i wiąże, że pana opinii nie odczuwa. Ale ma pan zapisie, proszę bardzo. Mogę dokończyć? Tak. To jest właśnie zachowanie. Jeżeli chodzi o to, to my dyskutujemy nad tym stanem faktycznym, jaki mamy obecnie. I dzisiaj jest tak, że radni zdecydowali, że w tej sprawie chcą podejmować uchwałę i mówienie też o tym, że my likwidujemy w szkole numer 1 zerówkę, to nie polega, żeby utworzyć oddział, żeby mógł być również dla młodszych dzieci, my go musimy poszerzyć między innymi właśnie o ten oddział przedszkolny, a nie zlikwidować. Mówiono, że powinno być następne spotkanie. Ja się do tego też chciałbym odnieść. Pani radna Dorota Majerczyk, która jest przewodniczącą komisji, zaplanowała komisję jedną w styczniu. W związku z tym, że
uznaliście Państwo radni też, żeby było jeszcze takie spotkanie, zorganizowała kolejną komisję w styczniu i jeszcze to wczorajszą, czyli w tej sprawie odbyły się 3 komisje. Pytanie, nad czym będziemy dyskutowali jeszcze i jak te dokumenty będą się zmieniały i na ile te dokumenty będą się jeszcze zmieniały. Proszę również pamiętać, że zapisy, które są w tych wszystkich dokumentach, to są zapisy, które mają zabezpieczyć między innymi te dzieci, które trafiły ewentualnie do szkoły numer 1. Dziękuję. Dziękuję Pani Burmistrz. Proszę bardzo Pani Burmistrz. Ja tylko chciałam uzupełnić, że to co Pan Burmistrz wyraźnie podkreślił, nie ma wstrzymanej rekrutacji. Pani dyrektor o tym wie, do zerów jest normalna rekrutacja. To tylko formalna sprawa związana z przeniesieniem ewentualnym przedszkola, jest likwidacja oddziału zerowego, bo nie może istnieć i oddział zerowy i oddział przedszkolny. Oddział zerowy jakby zostanie wchłonięty w przypadku, jeżeli Państwo podejmiecie decyzję o utworzeniu zespołu szkolno-przedszkolnego właśnie do tego zespołu. A nawet normalnie do zerówki trwa, tam jest 11 dzieci, które w tym momencie uczęszcza. Dodatkowa rzecz, może już taka najważniejsza, jeżeli chodzi o dostosowanie warunków dla tych dzieci. Dobrze Państwo wiecie, że jakiegoś czasu planowaliśmy remont i toalet, i dostosowanie budynku, który był budynkiem gimnazjalnym i on nawet dla dzieci 1-3 nie spełnia odpowiednich wymogów. I takie klasy były remontowane, przygotowywane po to, żeby było to nauczanie zintegrowane i po prostu teraz chcemy dopełnić tych wszystkich formalności i żeby w ogóle można było oddać do użytku, to potrzeba i pozwolenie sanepidu i straży pożarnej. Nikt nie dopuści obiektu bez odpowiednich standardów. Dziękuję. Pan Kwatera, proszę. Pan radny Kwatera. To znaczy mi tutaj chodzi o to, Panie Burmistrz, że jest wstrzymano, to znaczy mówię w tym sensie, że rodzice jak gdyby czują, że coś się, jakieś zawirowania zaczynają się wokół tego wszystkiego dziać. Ja to na to zwracam uwagę, że to już powoduje budowę pewnego niezdrowego klimatu wokół placówki, wokół naboru, bo mówię, taki będzie odbiór w tej chwili przez rodziców, że znowu coś się wokół tej szkoły dzieje i tam są niepewne warunki, że tak powiem, dla dzieci, w związku z tym rodzice, zresztą jest naturalny odruch każdego rodzica, że będzie chciał zabezpieczyć jak najlepsze warunki dla swojego dziecka. W związku z tym podejmie pewne kroki. Nie mówię, że wszyscy, ale część podejmie pewne kroki i, że tak powiem, pójdzie z dziećmi dalej. Ale tak ad vocem jeszcze tego. Likwidacja zerówki. Być może, że to ma uzasadnienie, bo inaczej chyba by się tutaj nie znalazło. Natomiast jest przyczyna i jest skutek. Podejmujemy uchwałę, likwidujemy zerówkę, taka jest kolejność. A co, jeżeli to nie wypali? Wczoraj Pan Burmistrz też powiedział, że nie ma takich gwarancji, że dzieci przejdą tu. I my podejmujemy najpierw decyzję o likwidacji, stawiamy, że tak powiem, już kropkę na i później się okazuje, że to wszystko nie wypala, czyli tam nie ma przedszkola i jak gdyby nie ma zerówki. No. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, od strony prawnej jak to wygląda? No, proszę, nie od strony prawnej, ale tam, jak Pan sam powiedział, w statucie jest zapis, gdzie daje możliwość tworzenia oddziałów przedszkolnych i tak dalej. Więc zerówka wchodzi normalnie w skład szkoły. Jest to tylko uporządkowanie formalne, tak jak Pan powiedział, w związku, gdyby to przeniesienie nastąpiło. Jeżeli nie, status się nie zmienia i zostaje dalej zerówka zerówką w oddziale przedszkolnym. To znaczy, Pani Burmistrz, no, ja sobie przypominam tu, właśnie były już wielokrotnie tutaj Pani dyskusje na temat jedynki i przypominam sobie, że sam zadałem, bo nawet chyba interpelację w tej sprawie napisałem, jaka jest właściwie koncepcja czy strategia funkcjonowania placówki. I no, wiele tutaj padło słów. Natomiast w tej chwili ja odnoszę wrażenie, że tak
Troszeczkę jak gdyby poruszam się jak mówię, taki, przepraszam za kolokwializm, ale nic innego się nie nazywa, pijany. Od płota do płota. No nie, panie, jest potrzeba chwili, nie, jest potrzeba chwili oszczędności, robimy w tą stronę. Nie będzie takiej potrzeby, bujniemy się w drugą stronę. No i mówię, tu nie ma żadnej strategii. Przynajmniej dla mnie osobiście. Dobrze, zakończył pan? Tak. Tak, proszę pani. Ja mimo że tylko kończąc, bo nie będziemy się bez sensu przegadywać. Myślę, że pan Jan dobrze o tym wie, o czym mówi. Więc tak jak powiedziałam, statut reguluje możliwość zerówki cały czas w szkole numer 1 i naszą intencją jest rozszerzanie działalności tej szkoły i umacnianie jej. I taka też jest intencja w momencie, gdy będzie przeniesione przedszkole, dostosowujemy, remontujemy i na pewno warunki dla dzieci będą odpowiednie. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej chwili lista mówców została wyczerpana do podpunktu 4? W związku z tym przystępujemy do... Proszę pana, pan już zabrał głos i dziękuję. W następnej kwestii pan będzie mógł zabrać głos. Dziękuję uprzejmie. Przystępujemy do głosowania. Panie przewodniczący, że da mi pan od początku 3 minuty. To były słowa, które przed... Proszę pana, pan... Rozumiem, że pana deklaracje, ta i pana deklaracje pana burmistrza są niewiążące. Co zresztą wyraźnie przechodzimy do głosowania, które skierowałem do was w sobotę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Proszę pana. Panie przewodniczący. Proszę uprzejmie. Proszę, za następnym punkcie pan zabierze... Nie, pani Olu, już przeszliśmy do głosowania. Zamknąłem dyskusję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Pan Marek Cierpiński. Przypomnę, że przechodzimy do głosowania pod punktu 4 w sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola nr 2 wraz ze zmianą siedziby przedszkola. Proszę. Ja mam jeszcze pytanie przed głosowaniem. No panie Marku, no przystąpili. Ja nie... Panie Marku, zgłaszał pan wcześniej, udzieliłem panu głosu. Nie. Panie Marku, pan przerywa. Ja nie udzieliłem radnej, bo już przystąpiliśmy do głosowania. Przystępujemy do głosowania, a pan chce zabrać głos. Nie udzieliłem głosu panu... Panie przewodniczący, pan jest dla rady czy dla kogo? Proszę pana, są pewne normy do zachowania. Proszę mi powiedzieć, że w podstawie prawnej odmawia pan udzielenia mi głosu. Tak. Przepraszam bardzo, powiedziałem tak. Lista mówców została wyczerpana. Czy ktoś chce zabrać głos? Nikt. I przystępujemy do głosowania. Pani radna chciała zabrać, już nie mogła dostać głosu. To proszę nie zaskarżyć do wojewody. Przystępujemy do głosu. Panie przewodniczący, proszę się nie unosić, bo jest pan na wizji, to jest jedno. Jak pan prezentuje radę w ogóle? Mam prawo się do wypowiedzenia, co myślę na ten temat. Bo to często się notorycznie... Czemu się pan nie wypowiadał w momencie, kiedy wszyscy się do głosu zabrali? Pan wie, że ja się wypowiadam, kiedy chcę. Jak mam mowę? Pani Beato, czy pani może przeczytać ze statutu, jakie ma prawa i obowiązki pan przewodniczący, jeżeli prowadzi po prostu sesję? Bo to jest zawarte w statucie. I w tym momencie to nam, że tak powiem, reguluje pewne sprawy. Pan przewodniczący nie może nas ograniczać w wypowiedziach. Pani radna, lista mówców została zamknięta. Chyba. Pytał. Chyba. Ale pan nie patrzy, pan pytaj, ma pan głowę spuszczoną. Pan tak, panie, który opowiada, mnie już denerwuje to wszystko. Nie można w ten sposób, nie można w ten sposób robić z kogoś. No. Apeluję, panie przewodniczący, jako radny mam prawo odnieść się do danej uchwały przed głosowaniem. Panie chwileczkę, jest pan mecenas, proszę bardzo. Czy po zamknięciu dyskusji mamy dalej dyskutować? Proszę uprzejmie. Mam prawo. Generalnie sytuacja jest taka, zgodnie z artykułem 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, sesję rady gminy prowadzi przewodniczący. On udziela głosu. On też może odebrać głos. Oczywiście to uprawnienie to jest uprawnienie porządkowe, więc również nie można go nadużywać, tak? Nie można ograniczyć całkowicie prawa do dyskusji. Ale ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia głosu, odebrania głosu, prowadzenia obrad należy do przewodniczącego.
Jeśli chodzi o statut, tutaj jego nie znam aż tak na pamięć, jak ustawa o samorządzie, to jest ten paragraf 37, że po zamknięciu dyskusji rozpoczyna się procedura głosowania. Więc oczywiście głosów inaczej. Zgodnie z statutem nie można udzielić głosu już w czasie rozpoczętej procedury głosowania, ale jeśli się nie rozpoczęła, no to to jest do delegacji przewodniczącego Rady Gminy. Tak jak mówię, no nie jest to uprawnienie, które jest całkowicie, ale też nie jest całkowicie arbitralnym uprawnieniem, tak? Dlatego, że oczywiście radni muszą mieć możliwość wypowiedzenia się na każdy temat, ale z drugiej strony no, przewodniczący ma panować nad organizacją i przebiegiem sesji rad. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. W związku z tym chcę zgłosić wniosek o zakończenie dyskusji, o przegłosowanie tego wniosku. A ja chciałam złożyć wniosek o rozpoczęcie dalszej dyskusji. Proszę, o zamknięcie jest dalej posunięte. Przystępujemy do głosowania nad propozycją zamknięcia dyskusji. Wniosek formalny. Wniosek formalny złożył radny Żółtek. Proszę bardzo. Gratuluję panu wiceprzewodniczącemu za to, że za mieszkańcami stoi. Chciałem się odnieść jeszcze do tego, pan zawsze jest pan przeciw, czy pan się wstrzymuje? Chciałem zabrać jeszcze głos. Panie Marku, jeszcze raz się pytam. Jest pan za, jest pan przeciw, czy pan się wstrzymuje? Głosujemy, prawda? Za pana wnioskiem? No, głosujemy nad moim, tak, nad moim wnioskiem głosujemy, tak. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Wszystko do mnie. Ty też przeciw. No, pani Katarzyna Karkula. Nie słyszę. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Patyra. Przeciw. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majerczyk. Wstrzymuje się. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Ja jestem przeciw, bo mógł pan opuścić pana Marka, by powiedział, że jedno zdanie i byśmy mieli spokój, nie było. Piotr Żółtek, jestem za. Nie wierzę. Jeden radny nieobecny. Jestem, przepraszam, jestem jest. Chciałabym zadać głos tak? Głosowania, jestem przeciw tej uchwale. Dobrze. Zaznaczam. Nie w uchwale, tylko o zamknięcie wniosku. I teraz tak, za zamknięciem dyskusji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem głosów. Przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wstrzymujący się mamy jeden głos. Proszę bardzo, przystępujemy do dyskusji. Jest 7 do 7, czyli decyzja nie została rozstrzygnięta. Przystępujemy, proszę, pan Marek Ciepliński ma głos. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie chciałem tylko zadać odnośnie przenoszenia tego oddziału przedszkolnego. Panie burmistrzu, jak można przenosić coś, do czego jeszcze nie ma? Dziękuję. Proszę bardzo, pan odpowie później, czy od razu, panie burmistrzu? No przecież mamy tam szkoły, mamy tam zerówkę. Jest tylko kwestia poszerzenia. Jak mogę tworzyć coś, jeżeli w następnym punkcie będzie dopiero uchwała o tym? Dobrze, proszę bardzo, kto jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Kopel. Ja chciałam tylko może tak podsumować to wszystko i podtrzymuję tą swoją prośbę do kolegów, że zanim zagłosują, żeby jakoś uzasadnili swoje stanowisko. Bo tak jak mówię, tutaj są spore dyskusje. Dużo racji mają koledzy, którzy uważają,
że jednak to jest jeszcze prowizorka. Miasto nie jest przygotowane. Jak pan mówi, że mamy szkołę. Mamy szkołę, ale nie mamy miejsca na to przedszkole. Nie ma praktycznie warunków stworzonych dla tych dzieci. Czy jest pan w stanie przez 6 miesięcy wszystko zrobić, zaadoptować tą szkołę pod te dzieciaki? I tak jak tutaj wczoraj powiedziałam wyraźnie, nie mamy gwarancji, że do tego przedszkola wszystkie dzieci, które są w tej chwili w przedszkolu numer 2, przejdą. Czyli wyrzucimy pieniądze, gdzie każdy słyszymy, że są braki w budżecie, zrobimy przedszkole na siłę i okaże się, że przyjdzie 5 dzieci się wpisze. I teraz pan też gwarantuje w tej uchwale, że pracownicy przejdą razem z przedszkolem do pracy. Ale przy takiej sytuacji, że na przykład nie będzie tych dzieciaków tam, to co pan zacznie zwalniać? Też mi się nie spodobało pani burmistrz wczoraj pani powiedzenie. Mamy 2 osoby na umowę czasową. Czyli to tak jakby wie pani, nie liczył się człowiek. Umowa czasowa jest, dzisiaj go nie ma. Do widzenia. I tak będziemy traktować się w tym momencie. To są ludzie. To są ludzie, którzy pracują, wchodzą do pracy, z tego mają pieniądze i chcą z tego żyć. Więc też trzeba się zastanowić, żeby po prostu nie wylać dziecko z kąpielą. Ale to tego nie ma. To jest wszystko prowizorka. To, co kolega powiedział, ja to podpisuję się po tym. Jest to prowizorka. Nie mamy faktów faktycznie. Żadnych faktów, żadnych danych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Dorota. Pani radna Dorota Majewicz. Skoro zostałam wezwana do odpowiedzi, oczywiście ten problem już, proszę państwa, został analizowany, był rozstrzygany rok temu i wtedy na ten wniosek została ta uchwała wycofana z sesji. Ja złożyłam ten wniosek, licząc na to, że ta sprawa już nie powróci. Po roku czasu powróciła, jak bumerang, czyli świadczy to o tym, że tak naprawdę, proszę państwa, nie mamy żadnej gwarancji, że za rok sytuacja, za pół roku, za rok, za 2 lata się nie powtórzy. Że znowu nie będą jakieś problemy z podniesieniem czynszu, może się zmieni proboszcz, może ktoś nas z kolei znowu zaskoczy nas pewnymi sytuacjami. Ja uważam, że moim argumentem jest przede wszystkim to, że wszystkie przedszkola na terenie naszej gminy mają wspaniałą kadrę i mają bardzo zdrową. W tych przedszkolach, proszę państwa, publicznych są miejsca. Jest ich około ponad 70. To przedszkole na Orkana jest o kilkaset metrów wyżej. Moje dzieci tam chodziły, twoje dzieci chodziło do tego przedszkola. Byłam bardzo zadowolona. Zarówno z kadry pedagogicznej, jak i z warunków, które tam w tym przedszkolu panują. Więc nie mówcie państwo, że to przedszkole jest tylko jedyne w tamtej części miasta. Drugim argumentem, który przemawia za przenoszeniem, my się boimy po prostu. My się boimy, owszem, ja mam wielki szacunek, zawsze miałam do tradycji. Ale czy ta tradycja, wiadomo, budynek już jest stary. Budynek nie jest własnością gminy, prawda? To jest czyja własność. My powinniśmy nie dawać się inwestować w swoje budynki, rozbudowywać bazę dla dzieci, nowoczesną, wspaniałą. Proszę państwa, z tego przedszkola, tych 36 dzieci, za chwileczkę wiele z nich pójdzie już do klasy zerowej. Wiele dzieci jest poza nimi. Zostaje de facto kilkanaścioro, może 20 dzieci. Rozumiem rodziców. Jedni z jednej strony przykład. W Fałdce mamy piękne przedszkole. Też są tam. Zapraszam wszystkich rodziców do tego, żeby jak nie mają środków, bo nie każdy ma i ja tę sytuację rozumiem. Nie każdy ma pieniążki, może, ale ma wybór. Ma prywatne przedszkole i ma publiczne przedszkole. My staramy się do tej oferty naszych publicznych przedszkoli dołożyć jedno wspaniałe, dobrze wyposażone i z daleka od ulicy leżące przedszkole. Po prostu idziemy w stronę nowoczesności, w stronę tego, żeby po prostu dzieci miały taką samą bazę jak inne. Wszystkich wspaniałych przedszkola w naszej racji. Czy to prywatnym, czy to. Dlatego tutaj przemawiają za moim głosowaniem argumenty pana burmistrza. Dziękuję bardzo za wszystko. Dziękuję. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Panie pełnomocnik parafii, czy pan chciałby jeszcze zabrać głos? Daję panu 2 minuty, bo już 1 minutę pan wyczerpał, to 2 minuty pan ma do dyspozycji. Deklarował pan przed chwilą 3, ale już pan... Dobrze, panie
Proszę bardzo, 3 minuty. Dla zgody naszej. Ależ pan jest chory. No widzi pan, choć raz. Nie widzę, że dzisiaj więcej, bo będzie 10. No właśnie, leci czas. Panie burmistrzu, startował pan w wyborach i czas na wykorzystanie potencjału. Pana zdaniem wówczas było, by nasze miasto nie było miastem niewykorzystanych szans. Miejsce, które tutaj znowu cytat z pana słów, omija się. Oczywiście każdy z mieszkańców Pradki rozumie, co pan wówczas chciał wyrazić. Nasze miasto omijają turyści, którzy podążają do Mekki, wypoczynku, do Zakopanego. Wobec powyższego, panie burmistrzu, co pan zrobił przez okres ostatnich 2 lat? Jak pan mówił o turyści drodze do Zakopanego? To nie jest temat. Nie, panie mecenasie, proszę do Mekki. Niech pan się nie trudzi, że nie jest pan w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Odpowiedź jest na teraz oczywista. Pan zwyczajnie zwodził naszych mieszkańców. Tak, jak zwodził pan parafii świętej Marii Magdaleny i reprezentującego ją księdza proboszcza. O tych faktach doskonale państwo radni jesteście poinformowani. I proszę tych, którzy mają prawdę na ustach i nią się usługują, potwierdzili, ile pism wystosowałem. Ja to opisałem, przedstawiłem te fakty, co najmniej ostatnio w piśmie, do wszystkich radnych z sobą. Tam są podane fakty, chronologiczny przebieg wydarzeń i pana działania, które pan... Nie do końca prawdziwe. Tu muszę również, żebyśmy wszyscy mieli pewność, jasność, stwierdzić, że w piśmie ostatnim, które pan zamieścił na stronach internetowych, stwierdził pan, że uprawiam politykę, że mijam się z chrześcijańską nauką Kościoła. A mało tego, pana obrażam. To niech pan stanie teraz w prawdzie, panie burmistrzu, i zacytuję choćby jedno zdanie moje, w którym uprawiam politykę, mijam się z chrześcijańską nauką Kościoła i pana obraziłem. Informuję pana, że z pewnością nigdy, ale to nigdy, panie burmistrzu, reprezentując parafię świętej Marii Magdaleny, nie uprawiałem polityki, choćby z tego względu prozaicznego, że nie jestem politykiem i nigdy nie byłem. A także nigdy nie mijałem się z chrześcijańską nauką Kościoła. Ale co możliwe, by choć w części przyznać panu rację, stwierdzam, że poprzez fakt mówienia prawdy i tylko prawdy mógłbym pana obrazić. Ale jeżeli rzeczywiście tak się stało, to cytując słowa Ignacego Krasickiego, powiem panu tak. To złym się czuję, tego zarzut wzruszy. Ciemia się swojego boi hipokryta, gdy wewnętrzne przeświadczenie uszy, ubezpieczona w imieniu swojej prawdziwa cnota dziękuję uprzejmie panu. Dziękuję uprzejmie panu. Bardzo ładne zakończenie. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, pytam po raz ostatni. Czy jeszcze ktoś z państwa chce w tej punkcie zabrać głos? Proszę państwa, żeby nie było w momencie. Pan Marek chce jeszcze zabrać głos? Nie ma. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie, panie przewodniczący. To może tak, głosujemy. Przystępujemy do głosowania na podpunkt 4 porządku dzisiejszego w sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju przez zamianę siedziby przedszkola. Proszę. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula. Jestem przeciw. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Patyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowro. Jestem za.
Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. Piotr Żółtek. Za. Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. Głosów przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I głosów za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Przeciw, więc ja, sześć. Sześć głosów przeciw. Czyli za 99 głosami za projekt uchwały nr 11 w sprawie projektu uchwały 10 w sprawie przepraszam. To jest czwarty punkt w sprawie przeniesienia przedszkola. Projekt uchwały nr 12 został podjęty. Gratulujemy. Mogą być Państwo dumni z siebie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Przystępujemy wobec powyższego do głosowania projektu uchwały podpunktu 5. Momencik. W sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr 1 w Radce Zdroju. Proszę uprzejmie. Czekaj, bo to jest 12, a myśmy mieli tam, to jest 11, w tej chwili, a 12 mieliśmy tu. Proszę bardzo, to przepisać te głosy stąd. Proszę bardzo, czy w tym punkcie, podpunkcie 5 zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Skipiał. Ja chciałem jeszcze taką informację dodatkową uzyskać. My to likwidujemy z powodu braku ucznia na dziedzinie, ale to nie likwidujemy. Z tamtą uchwałą, panie Robercie, musimy poszerzyć, bo jak te dzieci trafiłyby nam do